22 czerwca zakończył się rok szkolny. Teraz przed uczniami 2 miesiące wakacji. W Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbyło się w piątek powiatowe zakończenie roku szkolnego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in. starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król. Żeby mogliśmy się oddać tej przyjemności wakacyjnej, pojechać na obrony, to jeszcze jest ten króciutki moment dzisiejszego spotkania, czyli podsumowanie. Podsumowanie tego, co udało się zrobić przez ostatni rok. Oczywiście każdy niech to zrobi w własnym sumieniu, w własnym zakresie. Czy wykorzysta ten czas w sposób dobry, w sposób taki, że teraz może powiedzieć, że zasłużył na wakacje. Ale jestem przekonany, że jesteśmy w gronie osób, które z pełną odpowiedzialnością podchodzą do swoich obowiązków. I my to w powiecie zauważamy, my to widzimy, bo potwierdzają to wyniki matur, wyniki egzaminów zawodowych. To był dobry rok dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych, przyznała dyrektor tej placówki Bożena Cholewa. To był bardzo dobry rok pod wieloma względami, pod sukcesami na niwie naukowej, sportowej, ale i też takiej ludzkiej. Młodzież jest bardzo otwarta na drugiego człowieka i to też ma swój wydźwięk. Jestem bardzo z nich dumna i szczęśliwa, że mam takich uczniów. Mamy wspaniałe 3 pracownie, naprawdę na europejskim poziomie. Nowoczesny sprzęt, jest to pracownia mechatroniczna. Zresztą nasz kierunek taki wiodący to jest właśnie technik mechatronik, więc jestem bardzo szczęśliwa, że mamy drugą pracownię pod drugą kwalifikację przygotowaną z liniami produkcyjnymi. Naprawdę robi wrażenie. Druga ekoelektryczna, także odnawialne źródła energii. Nasza szkoła z tego słynie. I mechaniczna. Wiadomo, mechanika też teraz ma duże znaczenie. Obrabiarki CNC i nie tylko. Sprzęt na takim bardzo wysokim poziomie, bardzo drogi sprzęt. Szkolnictwo techniczne niestety wymaga dużych środków, ale to owocuje, bo mamy fachowców, którzy później bez problemu znajdują zatrudnienie. Także bardzo tutaj jestem zadowolona i dziękuję starostwu powiatowemu. Okres wakacji to czas remontów placówek szkolnych. W tym czasie, kiedy klasy pustoszeją, chcę troszkę podremontować. Zawsze jakieś 3-4 klasy chcemy odświeżyć, coś nowego położyć, żeby przywitać uczniów z nowym rokiem szkolnym w innej aranżacji. ZST czeka jeszcze na remont sali gimnastycznej, o którym wspomniał wczoraj starosta Janusz Król. Myślę, że to nie koniec inwestycji, bo była mowa tutaj o inwestycjach związanych z pracowniami. Są kolejne pomysły, kolejne projekty, kolejne plany, a ten może nie najbliższy, ale ten najpilniejszy, a mam nadzieję, że za niego zrealizowana to kwestia remontu sali gimnastycznej. Po części oficjalnej i rozdaniu nagród przyszedł czas na występ artystyczny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.